Nawet ty jeszcze grozisz. Witam. Dziś wielka walka. Tomasz Adamek kontra Mamet Kalidow. W klatce do MMA, w rękawicach bokserskich, na zasadach bokserskich. Jestem wielkim fanem obu wojowników. I muszę przyznać, że dla mnie jest to bardzo ciekawa walka. Tęsknię za boksem Tomka. Mam nadzieję, że wygra. Bo nie chciałbym widzieć starego mistrza, który na przykład kończy jak z Millerem albo z Moliną. Chciałbym, żeby Tomek wygrał tak jak z Josephem Abelem na przykład. I z całym szacunkiem do Mameda Kalidowa. Ale mam nadzieję, że Tomek wygra zdecydowanie. Uwielbiam obu zawodników. Jestem wielkim fanem Mameda i Tomasza Adamka. Miałeś o tym, że taki pierwszy emocjonujący moment stowarzyszenia, tutaj byliśmy świadkami... To legendy. Mamet jest legendą MMA. Okrzyk radości. Mistrzem MMA. Tomek był mistrzem świata w boksie. Jego walki, jego styl elektryzowały. Jego poziom i kunszt bokserski był na niesamowicie wysokim poziomie. Gość charakteryzował się niezwykłym... niezwykłym technicznym boksem, niezwykle twardym charakterem, niezłomnym, twardą szczęką. Potrafił wygrywać ze złamanym nosem, walczyć do końca, nawet przez chwilę nie pomyśleć o tym, by poddać walkę. Nie, 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 to nie jest Tomasz Adamek. Tomasz Adamek przyzwyczaił nas do twardej walki. Do twardej walki do końca. Bez względu na wszystko. Niezłomny charakter. Za to kochamy wojownika. Prawdziwy gladiator. 47 lat na karku. Wchodzi do klatki. Nigdy nie walczył w klatce. Czaicie? Spójrzmy. Conor McGregor kontra Mayweather. Typowa walka bokserska w ringu. Duże rękawice. Walka Ngannou kontra Fury. Typowa walka bokserska. Nie boks, tylko ring i rękawice. Tomek Adamek wchodzi do klatki. Chcieli jeszcze małe rękawice najlepiej. Ale na szczęście to będzie prawie walka bokserska. Czyli walka na pięści, na zasadach boksu. Ale w klatce. Ale jednak w klatce. I cóż. Kibicuję Tomkowi, by wygrał z Mamedem. Mamed jest wielkim wojownikiem. To człowiek honoru. Prawdziwy wojownik. On jest nawet gotów, by przegrać. Tomek oczywiście też potrafi przegrywać. Ale byłoby smutno, gdyby stary Adamek przegrał. Na pewno będę oglądał walkę. Będę kibicował. Będę trzymał kciuki za Tomka.
Czuję, że da radę. Czuję, że Mamet nie będzie miał za wiele do powiedzenia. Pozdrawiam cię, Mamet. Jesteś wielkim wojownikiem, niesamowitym człowiekiem. Wszyscy powinni brać przykład z siebie. Fajnie, że dochodzi właśnie do takiej walki. My, kibice, nie musimy się przejmować, że coś złego się stanie. Wielki szacunek. Tak można określić to, co się stanie. To będzie walka szanujących się wielkich wojowników. Amen.